Polacy mają szczęście, bo mieli trzech wielkich naukowców. Pierwszym z nich był Mikołaj Kopernik, oczywiście go znamy, wiemy. Drugim była Maria Skłodowska-Curie, też przed chwilą o niej mówiliśmy. A trzecim był Jan Czochralski. Czy ktoś z was słyszał może o Janie Czochralskim i wie, czego takiego dokonał, że jest przedstawiany na świecie razem z Marią Skłodowską-Curie i z Mikołajem Kopernikiem? Będę bardzo wdzięczna, jeśli szczerze ktoś podniesie rękę, jeżeli słyszał to nazwisko chociaż. No właśnie, tak to właśnie dokładnie wygląda, że w Polsce właściwie nikt o nim nie wie. I nawet jak ja pisałam tę książkę, słuchajcie, teraz wam zdradzę taką tajemnicę, bo ja się uparłam, że napiszę o nim książkę. I jak pisałam o nim książkę, to żadne wydawnictwo nie chciało jej wydać. Nie dlatego, że ja napisałam brzydką książkę, bo się bardzo starałam i ona na pewno nie jest brzydsza ani gorsza od wszystkich moich innych książek, tylko dlatego, że każdy wydawca mówił: o Boże, kto to był? Tego nikt w ogóle nie zna, takiego człowieka. Ta książka się nie sprzeda. Jakbyś napisała o Koperniku, o Skłodowskiej, o Chopinie, to się sprzeda. Ale o Czochralskim? Kto kupi książkę o Czochralskim, skoro nikt nie wie, kim on był? Tymczasem pan Jan Czochralski był ojcem elektroniki. Gdyby nie on i jego odkrycie pozyskiwania monokryształów krzemu, wy już na pewno jesteście biegli w fizyce i w chemii znacznie bardziej niż ja, więc wiecie, co to jest, jaka to jest dziedzina i co to monokryształ, jak się go pozyskuje. Więc dzięki temu, że on właśnie odkrył taką metodę, zresztą odkrył ją przez przypadek, to też jest w ogóle ciekawa historia, ale nie będę wszystkiego tu opowiadać, bo szkoda, jakby może ktoś sięgnie po tę książkę. W każdym razie dzięki temu, że on odkrył taką metodę, mikroprocesory są zbudowane z monokryształów krzemu, więc wszystkie mikroprocesory potrzebują tego odkrycia. A jak wiemy, każde urządzenie elektroniczne ma mikroprocesor. Od komputerów, poprzez tablety, telefony komórkowe, aparaty cyfrowe, kuchenki mikrofalowe, lodówkę, żelazko, kartę do bankomatu, całe mnóstwo rzeczy, którymi się posługujemy codziennie w dzisiejszych czasach, zawdzięczamy odkryciu Jana Czochralskiego. Dlatego na świecie jest bardzo doceniany, natomiast w Polsce niewiele osób o nim wie, z różnych przyczyn. Te przyczyny również opisałam tutaj w tej książce. Nie będę dzisiaj może mówić jakichś szczegółów. Mogę wam powiedzieć tylko tyle, że to była kolejna osoba, która była nie do końca rozpoznana w młodości, ponieważ on już jako dziecko strasznie go interesowała chemia i w domu urodził się w Kcyni koło Bydgoszczy. Jego ojciec był stolarzem. Marzył o tym, że jego syn zostanie nauczycielem. To było wielkie wyróżnienie, że Janek jest mądry, lubi się uczyć, zostanie nauczycielem. Janek nie został nauczycielem, natomiast chętnie robił w piwnicy eksperymenty chemiczne, które skutkowały różnymi tragediami. Od dziury w stole, dziury w krzesłach, dziury w ubraniach, poprzez poparzone ręce, aż wreszcie po wielki wybuch, który spowodował, że wypadły szyby z okien całego domu państwa Czochralskich i z wszystkich domów okolicznych. Myślano, że wybuchła wojna, a to tylko wybuch w piwnicy. Janek robił eksperymenty. I słuchajcie, on naprawdę był świetny z tej chemii. Natomiast na maturze, kiedy zdawał maturę, postawiono mu ocenę dobrą, czwórkę z chemii. On poczuł się bardzo niesprawiedliwie oceniony, bo on widział, że on wie znacznie więcej niż wszyscy inni. W związku z tym był tak ambitny, że podał swoją maturę, świadectwo maturalne, wyrzucił do pobliskiej rzeki i wrócił do domu bez świadectwa. Ojciec się wściekł, przecież miał Janek być nauczycielem, a wrócił bez świadectwa maturalnego. Nie może iść na studia, nie ma matury. Więc Janek w nocy spakował tobołek i wyjechał na wiele lat do Berlina, ponieważ Polska wtedy była pod zaborami. Henryk Sienkiewicz był pod zaborem rosyjskim, bo w Warszawie. A pan Jan Czochralski był pod zaborem pruskim, czyli świetnie znał niemiecki. Więc pojechał z tobołkiem do Berlina i w Berlinie to spędził sporo lat. Najpierw pracował w aptece, bo on bardzo lubił te klimaty apteczno-chemiczne. Potem zaczął być coraz bardziej znany, dokonywać różnych odkryć. Skończył tam studia, mimo że nie miał matury, ale pozwolono mu skończyć studia. I wreszcie prezydent Mościcki, również znakomity naukowiec, chemik, ściągnął go do Polski przed wojną, żeby objął katedrę na Politechnice Warszawskiej, katedrę metalurgii i metaloznawstwa. Czyli to, że nie miał matury i to, że dostał czwórkę z chemii,
Nie przeszkodziło mu jednak zostać wielkim naukowcem i dokonać wielkich odkryć. Czy są jeszcze może jakieś pytania? Bo nie widzę lasu rąk, niestety. Czy to, którą już pani osiągnęła, zmieniła coś w życiu prywatnym? To znaczy, ja w ogóle nie czuję się sławna. Z tego zacznijmy w ogóle. Ja nie, jakoś nie biorę tego pod uwagę, tylko ja już o tym nie myślę, tak? Że ja jestem jakaś sławna. Nie mam takiego poczucia. Powiem wam, że raz mi się tylko zdarzyło, ale to było u mnie w domu, w warzywniaku moim, że kupuję sobie spokojnie ziemniaki i nagle ktoś do mnie podchodzi i mówi: o, dzień dobry, pani Aniu. Ja mówię: o, jej, dzień dobry, ale ja chyba się nie znamy. Ale ja panią znam. Pani pisze książki. No i okazało się, że to jest znajomy znajomego, ktoś tam, kto akurat zna moje książki. Natomiast jakoś niespecjalnie się czuję sławna i myślę, że nie jestem. Cieszę się, kiedy te moje książki docierają do czytelników, kiedy ktoś chce je czytać, kiedy ktoś przychodzi do mnie i mówi mi, tak jak właśnie niedawno miałam na spotkaniu, że chłopak z 6 klasy podszedł do mnie po spotkaniu i mówi mi szczerze, widziałam szczerość, to się czuje, ktoś jest szczery albo nie. Zresztą on nie miał powodu, żeby być nieszczery. I powiedział mi: przeczytałem prawie wszystkie pani książki, dużo się z nich nauczyłem. I to jest dla mnie jakby takiego coś w rodzaju sławy, tak? Nie jest dobre słowo, bo to nie o to chodzi, ale to jest coś, co sprawia, że jakby czuję się potrzebna, że to moje pisanie jest ważne. Natomiast teraz jeszcze może powiem jedną anegdotkę na temat bycia sławną i tego, jak to sława zmienia w życiu człowieka. Rzeczywiście był taki moment, kiedy napisałam sporo książek, że wydawało mi się, bo sporo akurat jakoś tak się działo, że nagrody się pojawiły za jedną, drugą, trzecią. I odwiedziłam mojego męża, mój mąż pracuje w liceum muzycznym, pracuje też w Akademii Muzycznej, jest pianistą, ale pracuje też w liceum, do którego ja chodziłam. I poszłam z jakiegoś powodu do tego liceum spotkać się z nim. I on mi powiedział: a wiesz co, mam przerwę, chodźmy do bufetu, zjemy razem obiad. No i poszliśmy do bufetu szkolnego, stoimy w kolejce po jakieś jedzenie, jakiś obiadek. No i stoi przede mną jakaś pani, która... Aha, mój mąż potem poszedł na lekcję, ja zostałam sama. I stoi przede mną jakaś pani, która bardzo mi się przygląda. I tak się uśmiecha i patrzy na mnie wręcz z uwielbieniem. Widziałam, że ona jest... Po prostu patrzy na mnie i jakby chce mi przekazać, że ona mnie kojarzy. I ja sobie wtedy pomyślałam, rzeczywiście był to taki moment pychy, pomyślałam sobie: jestem już znaną pisarką, pani mnie rozpoznała, daje mi do zrozumienia, że wie, kim ja jestem. I też się do niej tak uśmiechnęłam i w ogóle. I siadamy przy stolikach i ona cały czas na mnie patrzy. Wreszcie nie wytrzymała, podchodzi do stolika, pochyla się nade mną i mówi tak: proszę pani, ja panią znam. Ja wiem, kim pani jest. Ja sobie myślę: no, znam nie. A ona na to: pani jest profesorowa Redlowa. Moja córka uczy się u pani męża. Dlaczego pisze pani książki przede wszystkim dla dzieci i młodzieży? Jakoś tak wychodzi, że po pierwsze wydaje mi się, że lepiej mi wychodzi pisanie dla dzieci i młodzieży. Nie próbowałam nigdy dla dorosłych pisać. A po drugie, uważam, że bardzo ważne jest to, żeby dzieci i młodzież właśnie, może bardziej niż dorośli, dowiadywali się różnych ciekawych rzeczy, mogli czytać o ważnych sprawach i ważnych osobach, bo dorosły zawsze sobie znajdzie, prędzej sobie znajdzie jakąś literaturę czy informację, a może trzeba zacząć od dzieci. Może to jest też powód, dla którego właśnie dla dzieci i młodzieży piszę, a może też to, że sama jestem trochę jak dziecko i młodzież, i piszę też trochę dla siebie. Czy pani po swoją natchnienie, czy jakichś innych źródeł? No bo jest tak, że jeżeli masz natchnienie, to siedzisz tam i piszesz, a jest tak, że czyli jakby zastanawiasz się, by sam pisać. Rozumiem, o co chcesz zapytać. To trudne pytanie, powiem szczerze, że gdyby twórca chciał pracować tylko pod wpływem natchnienia, to raczej byłyby małe szanse, żeby cokolwiek stworzył. Bo jakby się siedziało i czekało na natchnienie, to ono by przyszło akurat w momencie, jak się tak zdarza, że przychodzi mi natchnienie w momencie, kiedy ja właśnie nie mogę pisać. Bo akurat jestem na spotkaniu i mam te... Załóżmy, wyobraźmy sobie, teraz mam natchnienie i co mam wyjść, powiedzieć: cześć, do widzenia, spotkanie odwołujemy, bo ja mam natchnienie, muszę właśnie pisać. No
pomyślelibyście, że wariatka, no to no, tak się nie robi. Więc natchnienie przychodzi czasem w zupełnie nieodpowiednim momencie. A z kolei, kiedy muszę pisać, bo teraz jest ten czas, że ja teraz mam pisać, to akurat nie ma natchnienia. Więc polega to na tym, ja to wypraktykowałam, że natchnienie jest czymś, co przychodzi. Trzeba usiąść, nawet jak się nie ma natchnienia, siadasz, zaczynasz pisać, nawet jeżeli wydaje ci się, że nic nie wychodzi. Czasami to jest tak, że ja siedzę 2 godziny, 3 godziny albo cały dzień i nic. Ale następnego dnia znowu siadam, znowu nic. Następnego dnia znowu siadam, jedno zdanie napisałam, uff, coś się ruszyło. I kolejnego zdania się ruszam, kolejnego dnia się jakby ruszam. I wtedy zaczyna się pisać, i wtedy przychodzi natchnienie. Natchnienie przychodzi też z czasem. Jakby człowiek chciał tylko się kierować emocjami, no to by, to jest tak jak w życiu, prawda? Nie zawsze możemy kierować się tylko emocjami. No bo czasami trzeba coś robić na siłę. Ja na przykład nie zawsze mam natchnienie do gotowania obiadu, a muszę ugotować codziennie, jak jestem w domu oczywiście. Przygotowują takie drobiazgi, piękne rzeczy, którymi ja jestem zachwycona. To są wytwory, ich wytwory. Osobiście wykonane z materiałów, które można właśnie dostać. Chcielibyśmy Pani podziękować za przybycie, za spotkanie oraz za przybliżenie nam swojej twórczości. Dziękuję bardzo. Pani Anna, jest Pani pedagogiem, muzykiem, autorem wielu książek. Którą z tych dziedzin ceni sobie Pani najbardziej? Właściwie każdą. To nie da się tutaj wybrać. Wszystkie trzy są ważne dla mnie i wszystkie trzy są równie cenne, bo nie mogłabym pisać, gdybym nie była też nauczycielem, pedagogiem. Bo nie miałabym może takiej świadomości, czy tylu wiadomości o młodych ludziach i takiej praktyki, ale też muzyka bardzo mi pomaga w pisaniu, bo muzyka jest jak język, a język jest jak muzyka, więc to się wszystko uzupełnia. Taką myśl przeczytałam tutaj na Telebimie. Kocham dzieci, muzykę, Mozarta, zapach pomarańczy, a bajki przynosi poranne słońce. Co chciała Pani powiedzieć przez te słowa? Nic jakiegoś szczególnego. Rzeczywiście tak jest, że dzieci no, są moimi czytelnikami, moimi odbiorcami, więc trudno jakby, żebym pisała nie myśląc o czytelnikach. Zawsze myślę, oni są w centrum. Muzyka no, to jest to, co lubię najbardziej, to co studiowałam, to co jest mi najbliższe. A pomarańcze mają piękny zapach. Natomiast bez słońca nie byłoby życia, nie byłoby też pisania. Więc tak to jakoś u mnie się dzieje, że wszystko jakoś się łączy i wszystko ma tak naprawdę wpływ i znaczenie. A jeszcze jedno pytanie. A czy takie spotkania jak dzisiejsze wnoszą cokolwiek w Pani twórczość? Oczywiście, to jest bardzo cenne dla każdego autora, spotkać się z czytelnikami, zmierzyć się z tym czytelnikiem, zobaczyć, co tak naprawdę myśli o autorze, jakie zadaje pytania, czego się chce dowiedzieć, co jest ważne, co jest mniej ważne. Też jakby widzę odbiór tych moich książek, kiedy czytam fragmenty, więc to jest takie dotknięcie rzeczywistości. Myślę, że każdy autor powinien spotykać się z czytelnikami, żeby nie bujać w obłokach, tylko żeby rzeczywiście być w realiach, być przy czytelniku. Z jakim wrażeniem wyjedzie Pani z naszej szkoły? No przyznam, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Nie spodziewałam się, że to tutaj będzie taka uroczystość. Myślałam, że to będzie takie po prostu spotkanie autorskie. A tutaj naprawdę takie to było dla mnie niezwykłe. Nawet się przestraszyłam w pierwszym momencie, że ja tu spóźniona 4 minuty, a tu już tyle osób i w ogóle. Ale bardzo, bardzo jestem, naprawdę dziękuję. To jest też ważne dla autora. Dla mnie przynajmniej to jest bardzo ważne, że jakoś tak jestem ciepło przyjmowana i że to jest ważne, co robię. To dodaje skrzydeł, to jakoś niesie artystę, sprawia, że się chce dalej pisać, że to dodaje jakiejś takiej, inspiruje, dodaje sił, więc bardzo za to dziękuję. Dziękujemy bardzo. Drugie Oleszyckie spotkania z literaturą. Może nam Pani przybliży, co to takiego, jak to się zaczęło, co zainspirowało Panią jako nauczyciela do organizowania takich spotkań?
Pierwsze olszewskie spotkanie z literaturą to był pomysł, który zrodził się w ubiegłym roku. Rozszerzył się o ogólnopolską kampanię Ja czytam i sądziłam, że zakończy się na tym nasza działalność. Natomiast w tym roku udało nam się zorganizować spotkanie z panią Anną Czerwińską-Rydel. Zatem konkretny pisarz, który przyjedzie tu i opowie o wybitnych postaciach, czy to naukowcach, czy kompozytorach, czy pisarzach, inauguruje spotkania i kontynuuje te, które były już zaczęte. Pomyślałam sobie, że warto to spotkanie połączyć z drugimi olszewskimi spotkaniami z literaturą. Przy czym to nie jest jedno spotkanie. Organizujemy tydzień literatury, tydzień języka ojczystego. Organizujemy w ramach tych obchodów, tych spotkań, organizujemy również konkursy i młodzież bierze udział w spotkaniach, warsztatach, konkursach organizowanych poza szkołą, zyskując czy uzyskując określone miejsca, jak chociażby Magda Chypiak, która została wicemistrzem powiatu lubaczowskiego. Warto kontynuować ten pomysł, czyli w przyszłym roku zaplanować trzecie olszewskie spotkania z literaturą. Nie mamy jeszcze pomysłu, kto będzie głównym pisarzem, będzie reprezentował tutaj ten trend literacki, ale myślę, że to zrodzi się w trakcie pracy. Dziękuję.